Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dobry wieczór. W kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Witam serdecznie. Ala Witek z tej strony. Jest mi niezmiernie miło, jak zwykle zresztą, że chcieli Państwo spędzić z nami kolejny, tym razem wyjątkowo piątkowy wieczór. Z nami, to znaczy w towarzystwie Państwa i mojego gościa, którym dziś jest Pan Piotr Kłyk, reprezentujący Szkołę Dobrych Manier. Witam serdecznie, Panie Piotrze. Dzień dobry Państwu. Witam i bardzo dziękuję, że zechciał Pan przyjąć zaproszenie do naszej audycji. To zapewne już większość z Państwa spodziewa się, o czym będziemy dziś rozmawiać. Tematem przewodnim naszej audycji będzie dziś savoir vivre, czyli taki kodeks zachowań. Myślę, że tutaj czym savoir vivre jest więcej, na pewno zdecydowanie więcej i o wiele przystępniej niż ja mogłabym to uczynić, będzie mógł nasz dzisiejszy gość. Zatem, Panie Piotrze, oddaję Panu głos. Czym ten savoir vivre jest? No jest. Ten savoir vivre bardzo często postrzegany jest jako jakiś katalog zasad. No, niemniej jednak moja dobra znajoma mówi, że to są takie zasady ruchu towarzyskiego, tak jak są zasady ruchu drogowego, no to one są tylko po to, żeby przede wszystkim po to, żeby nie dochodziło do stłuczek, do wypadków, żebyśmy się nie zderzali na skrzyżowaniach. Podobnie jest z tymi zasadami ruchu towarzyskiego, bo jak się gdzieś spotykamy, no to nie chcemy, żeby dochodziło do tych stłuczek, ale w wydaniu towarzyskim, żebyśmy się nie kłócili, żeby każdy dobrze się czuł w towarzystwie, w danej sytuacji, żeby wiedział, jak się zachować, żeby nikogo nie urazić. Jednym słowem, żeby nam się po prostu dobrze żyło. A jakie sfery obejmuje savoir vivre, oprócz tej sfery takiej stricte towarzyskiej, w której najczęściej znajduje swoje zastosowanie? Znajduje swoje zastosowanie w każdej praktycznej sytuacji życiowej, każdej subkulturze, kulturze, no bo przecież każda społeczność, każda grupa rządzi się swoimi prawami, podobnie jak sytuacje. Inaczej będziemy zachowywać się i na pogrzebach, i inaczej na ślubach, a inaczej na spotkaniach biznesowych. Inne zasady zachowania będą obowiązywać na festiwalu rockowym, a inne w operze. Tam wszędzie występują pewnego rodzaju zasady czy reguły zachowań, których należy przestrzegać, będąc w takim właśnie towarzystwie czy w takiej sytuacji. Stąd też te zasady tak naprawdę tyczą się całego życia, tak? Od A do Z. Rozumiem. To chciałabym spytać, czy Pana zdaniem ten kodeks jakoś szczególnie zmienił się na przestrzeni ostatnich lat? A jeśli tak, to w jakich sferach te zmiany, które zaszły najdalej? Gdzie te zmiany są najbardziej odczuwalne? Zmiany następują w kwestii nowych technologii. Spójrzmy, 15 lat temu niespotykanym było, żeby ktoś w komunikacji miejskiej rozmawiał przez telefon, więc nikt nie przejmował się zasadami, które się rządzą akurat, którymi rządzą się takie rozmowy i nikt nie zastanawiał się, czy to jest kulturalne, czy też nie. W związku z czym postęp technologiczny, zmiany obyczajowe, no a co ważne, to też należy powiedzieć to, że ta etykieta nie umiera, tylko ona przede wszystkim ewoluuje, ona się zmienia. I ten przykład z telefonami komórkowymi był doskonałym właśnie przykładem tego, że te zasady się po prostu zmieniają. Oczywiście coraz zmieniając system polityczny, zaczął
bardzo intensywnie biznes, więc te zasady zachowania w życiu biznesowym mają bardzo duże znaczenie i widzimy choćby po ilości naszej pracy, że rzeczywiście w wielu firmach dostrzega się tą potrzebę rozwijania tych umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych w zakresie właśnie odpowiedniego zachowania. No i oczywiście, co istotne, to otwarcie granic. Bo teraz dotrzeć czy do Indii, czy do Chin, czy do Stanów Zjednoczonych to żaden problem, możemy swobodnie się przemieszczać, czy to po Europie, czy po świecie. W związku z czym te różnice kulturowe również zostały otwarte na Polaków i też coraz więcej się tymi różnicami kulturowymi interesujemy. To zanim przejdziemy do już takiego bardziej szczegółowego omawiania pewnych kwestii związanych z tym kodeksem wzajemnych zachowań, tak to może nazwijmy, bezkolizyjnych, ja pozwolę sobie przypomnieć naszym słuchaczom, że jak zwykle serdecznie zachęcamy Państwa do kontaktu i do zadawania pytań, a można to robić na dwa sposoby. Po pierwsze, poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Bardzo serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa udział w naszej audycji. Wspomniał Pan o tych nowych formach zachowań, które przyszły wraz z użytkowaniem nowoczesnych technologii. Chciałabym spytać o może takie zachowania najbardziej passé, które obserwujemy w naszej codzienności tej technologicznej i o takie najbardziej może podstawowe zasady etykiety, na przykład w użytkowaniu telefonów komórkowych. Jeżeli chodzi o te telefony komórkowe, to rzeczywiście świadczyć o tym mogą choćby szerokie kampanie społeczne. Jedną z nich jest w ostatnich dniach uruchomiona kampania w Krakowie, która ze wszech stron hałasuje i informuje wszystkich, żeby nie rozmawiać bądź ciszyć głos w komunikacji miejskiej. Zresztą amerykańscy naukowcy kilka lat temu przeprowadzili bardzo ciekawe badania, dlaczego tak nas irytuje, że ktoś obok rozmawia przez telefon komórkowy. Przecież jak siedzą dwie koleżanki i rozmawiają, no to na nikim nie robi to żadnego wrażenia, nikt na to nie zwraca uwagi, a tutaj rzeczywiście jak ktoś sobie po prostu rozmawia przez telefon, no to powstaje jakaś dziwna irytacja. Okazuje się, że z natury, oczywiście mówię to z żartem, z natury jesteśmy trochę wścibscy. Z racji tego, że mamy podobno w naszym mózgu taki ośrodek, który jeżeli kiedy nie słyszy tego drugiego rozmówcy, to zaczyna się bardzo pobudzać, przez co się irytujemy. Tak więc może, żeby nie irytować właśnie tych naszych współpasażerów, pamiętajmy o trzech bardzo ważnych zasadach w przypadku użytkowania telefonów komórkowych. Raz to jeżeli już rozmawiamy, bo oczywiście jest jeszcze ta szkoła wspominająca o tym, że najlepiej w ogóle nie odbierać tych telefonów, ale jeżeli już odbieramy, to raz ściszajmy głos, mówmy w miarę cicho, dwa mówmy w miarę krótko, czyli są 4-3 minuty, a nie 3 godziny w relacji Kraków-Warszawa pociągiem. No i trzecia sprawa, rozmawiamy na tematy tylko i wyłącznie poprawne. Nie rozmawiamy o pieniądzach, nie rozmawiamy o spędzonej nocy z partnerem czy partnerką, nie rozmawiamy o kwestiach zdrowotnych, czyli wszystkich tematach, które niekoniecznie mogą dotyczyć czy interesować naszych współpasażerów. A w kwestii rozwijających się technologii, to przede wszystkim pamiętajmy o tym, aby w rozmowie z innymi osobami trochę podnieść głowę nad komputera albo telefonu, tableta. Nie piszmy MS-ów, kiedy ktoś do nas coś mówi. W związku z czym no, niestety te media społecznościowe, te nowe technologie, nowe urządzenia troszeczkę nas pochłaniają no i troszeczkę się w nich za bardzo zatracamy. Oczywiście pamiętajmy o tym, żeby odpowiednio stonować nasze wpisy w mediach społecznościowych, ale wydaje mi się, że to też jest już trochę inny temat. No i wszelkiego rodzaju dźwięki, co istotne w tych nowoczesnych urządzeniach,
Pamiętajmy, aby je po prostu wyłączać bądź wyciszać na wszelkiego rodzaju spotkaniach czy wydarzeniach, tak aby nie oferować zbytnio pozostałych uczestników tych wydarzeń. Jeszcze chciałam dopytać, bo tutaj rozmawialiśmy o komunikacji miejskiej, a jak to wygląda niedługo Wszystkich Świętych, też między innymi czas spotykania się w gronie rodziny po odwiedzeniu cmentarzy, grobów naszych najbliższych, zmarłych, często w gronie rodziny, gdzieś mamy okazję pobyć ze sobą, powspominać te osoby, których groby wcześniej odwiedziliśmy. Na pewno zdarzają się też takie sytuacje, bo mnie zdarzyły się wiele razy. Przychodzi ktoś w gości, kładzie sobie, powiedzmy, obok siebie telefon i jak powinniśmy się w tej sytuacji zachować, jeśli jesteśmy gośćmi, czy w ogóle jest coś takiego, że kładziemy ten telefon gdzieś obok siebie na stole, czy w momencie, kiedy on dzwoni, nie mówię o takich sytuacjach, że ktoś ma kogoś bliskiego w szpitalu i czeka na jakąś super ważną, super pilną wiadomość i gdzieś dyskretnie w torebce obok krzesła sobie tam kładzie maleńkiej ten telefon i ma włączoną tylko wibrację, żeby ją usłyszeć, kiedy będzie dzwonić, tylko chodzi mi o normalne rozmowy. Jak w takiej sytuacji towarzyskiej, kiedy właśnie przychodzimy z wizytą w gości, dzwoni nam ten telefon, czy właśnie możemy wyjść, odbierać, czy jakoś należy przeprosić resztę towarzystwa, czy po prostu dyskretnie gdzieś odebrać i powiedzieć, że nie możemy w tej chwili rozmawiać? Jak etykieta w tej kwestii się wypowiada? Najważniejsza rzecz to wszystkim, jeżeli tak nas bardzo uwiera ten telefon w kieszeni, to pewnie możemy go wyjąć i nie ma tu nic z tym złego. Oczywiście jeżeli on dzwoni nagminnie bądź częściej niż statystycznie jest to ujęte za stosowne, to postarajmy się albo wyciszyć telefon, wyłączyć, nie odbierać. Jest to na przykład, szczególnie w takich dniach jak Dzień Wszystkich Świętych, jest to dzień świąteczny, raczej nikt z pilnymi rzeczami w tym dniu do nas nie dzwoni, można zaczekać na rozmowę, a w przypadku tego odbierania telefonów, to no, pamiętajmy o tym, żeby zawsze naszych gospodarzy przeprosić, że musimy odebrać telefon, powiedzieć bardzo przepraszam, ale muszę odebrać, czekały na ten telefon, czy muszę zamienić parę słów z tą osobą i odejść od stołu, nigdy nie prowadzić dysput przy stołach telefonicznych. No, nie musimy w to, że musimy my porozmawiać przez telefon, nie znaczy, że wszyscy inni muszą tego słuchać. Jasne. To myślę, że w takim najbardziej ogólnym i oględnym formacie mamy już tutaj pełną jasność co do tego, jak zmienia się etykieta odnośnie nowych zdobyczy technologii. To teraz popytam może o takie rzeczy, które były, są i pewnie przez długi czas jeszcze pozostaną aktualne, a mianowicie o powitania i pożegnania. Jak tutaj, może zacznijmy chronologicznie od powitań. Jak zachowujemy się w trakcie powitań? Kto pierwszy wyciąga dłoń? Osoba młodsza do starszej, starsza do młodszej, mężczyzna do kobiety, kobieta do mężczyzny. Co tutaj ten kodeks bezkolizyjnych zachowań towarzyskich mówi? Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że taki gest zasługuje na wywyższenie swojego rodzaju i ten gest powinien następować wysoko. Silny gest ręki, uścisku ręki to gest wysoki, nie gdzieś w okolicach krocza, to nie jest dobre na to miejsce. Mocny, ale nie łamiący kości śródręcza naszemu partnerowi. Pamiętajmy o tym, żeby mieć czystą rękę, osuszoną, przydają się chusteczki, nigdy nie wycieramy tuż przed powitaniem ręki o spodnie albo nie zaczesujemy włosów. No i co istotne, oczywiście jeżeli chodzi o tą precedencję, czyli kolejność powitań czy podawanie ręki właśnie, to pamiętajmy, że w relacjach towarzyskich, czyli takich codziennych, to stosujemy taką podstawową zasadę starszeństwa, czyli zawsze osoba starsza będzie podawać osobie młodszej. Co istotne, etykieta również nie wyróżnia
nie idzie aż tak z duchem czasu, ta, mówię tutaj o etykiecie takiej towarzyskiej, nie idzie z duchem czasu i nie ma tutaj mowy o zbytniej emancypacji czy feminizacji tego życia towarzyskiego, stąd też to kobieta będzie pierwsza wyciągać rękę na powitanie panu i tak dalej, i tak dalej. W relacjach służbowych oczywiście pamiętajmy o tym, że nie wyróżniamy ani płci, ani wieku, w związku z czym pierwszy rękę wyciągać będzie zawsze przełożony, niezależnie od tego, czy jest kobietą, czy mężczyzną, czy jest starszy, czy młodszy. A w takich relacjach towarzyskich chciałabym doprecyzować jeszcze jednym pytaniem. Jeśli kobieta jest młodsza, a mężczyzna starszy, kto wyciąga pierwszy rękę? Jeżeli byłaby to pani 30-letnia, a pan byłby 70-letni, no to rzeczywiście jest to pewien problem, jeżeli chodzi o etykietę. W takich sytuacjach jest to przede wszystkim kwestia wyczucia. No ale jak skoro już się z kimś witamy i znamy, no to mniej więcej znamy jego stosunek również do takich sytuacji. Także wszystko pozostaje w naszych rękach i kwestii właśnie tego wyczucia. Jeżeli jest jednak, no oczywiście nie byłoby tutaj żadnego ale, gdyby pani miała 20 lat czy 18 lat. Wtedy pierwsza dzień dobry mówiłaby pani, a pan pierwszy wyciągałby rękę, oczywiście nie demonizując wieku 30 lat. W przypadku mniejszych różnic wieku, to mimo wszystko pan może mówić pierwszy dzień dobry, a pani nadal będzie pierwsza wyciągać rękę na powitanie, pod warunkiem, że ta różnica wieku, tak jak wcześniej zaznaczyłem, nie jest ekstremalna. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale możemy je za takie przyjąć. Rozumiem. To teraz dziękuję bardzo za wyjaśnienia w kwestii podawania dłoni i powitań. To chciałabym teraz jakby zapytać o pozycje, w jakich się witamy. Czy witamy się zawsze na stojąco, czy są od tego jakieś wyjątki i czy są takie sytuacje jak na przykład to, że załóżmy przy stole w trakcie jakiegoś przyjęcia towarzyskiego ludzie po prostu siedzą, wchodzi kolejna osoba, która jeszcze nie zajęła siedzącego miejsca przy stole. Jak w tej sytuacji powinniśmy się zachować? Czy wszyscy po kolei jednak musimy wstawać? Czy w gronie takim bardzo bliskich osób dopuszcza się taką formę, że po prostu podajemy tą rękę ponad stołem siedząc, czy też lekko się unosząc z krzesła? Nie, przez stół nie podajemy, szczególnie jak ktoś już dochodzi, na przykład spóźniony. Nie robimy zamieszania, nie podnosimy ludzi od stołów. No, oczywiście jest więcej miejsc, w których nie podajemy ręki. Jest to na przykład toaleta. Prawda? Panowie przy pisuarach nie będą się pytać, jak leci. W kościele nie będziemy obskakiwać kolegów, witając się w ławie. Stąd też oczywiście, jeżeli chodzi o sam fakt powitania, zawsze powinien, mimo wszystko, jeżeli już do niego dochodzi, zawsze powinien odbywać się na stojąco. Nie podajemy komuś ręki siedząc. Lepiej stać. Jest to gest powitania wymagający większego szacunku, to jest oddanie się też szacunku drugiej osobie, stąd też no, należy podnieść. Jasne. To teraz myślę, że przejdziemy do kwestii pożegnania. Oczywiście tylko w naszych rozważaniach na temat etykiety. Chciałabym zapytać, jak robimy to elegancko w momencie, kiedy na przykład opuszczamy jakieś przyjęcie albo jesteśmy z wizytą u kogoś, jak należy się pożegnać, czy żegnamy się z wszystkimi przez podanie dłoni, czy tylko słownie, a dłoń podajemy tylko gospodarzom, jakiego rodzaju podziękowania przy tych pożegnaniach powinny nastąpić, jak to w ogóle powinno wyglądać dać po kolei? No, oczywiście to wszystko zależy też od wielkości naszego przyjęcia. Zazwyczaj, jeżeli gdzieś się udajemy na przyjęcie, jakie duże przyjęcie, jest to przyjęcie stojące, bufetowe, stąd też myślę, że dobrym rozwiązaniem przy wychodzeniu z takich przyjęć wskazanym jest wychodzenie po angielsku. Niemniej jednak pamiętajmy, że wyjście po angielsku oznacza przede wszystkim wyjście pożegnawszy się tylko i wyłącznie z gospodarzem. I zawsze tego gospodarza trzeba pożegnać, gdyż gospodarz wie wszystko pierwszy,
i zawsze z gospodarzem należy się pożegnać, powiedzieć mu: słuchaj, będę już lecieć, czy coś podobnego. I wtedy gospodarz może nam udzielić konkretnej informacji zwrotnej, bo powie nam: słuchaj, zaczekaj jeszcze chwilę, będę podawać ten barszczyk, o którym ci wspominałem. Albo powie: okej, dobra, to pożegnaj się z całą resztą i odprowadzę cię do drzwi, tak? Wydam ci odzienie i tak dalej, i tak dalej. Stąd też pamiętajmy o tym, żeby zawsze pierwszy o wszystkim wiedział gospodarz, a dwa, no to oczywiście jeżeli goście podejmą chęć pożegnania się z nami i wstaną od stołu na informację o naszym wyjściu, no to z każdym się osobno pożegnamy. Jeżeli nie, to podobnie jak przy tym wejściu spóźnionym powiemy do widzenia, czy dziękuję za spotkanie i wyjdziemy. Jasne, czyli jeśli jesteśmy spóźnieni, to wchodzimy po angielsku, jeśli wcześniej niż reszta towarzystwa opuszczamy przyjęcie, to wychodzimy po angielsku i nie zapominamy o tym, żeby zakomunikować to wpierw naszemu gospodarzowi. To teraz chciałam przejść do kwestii związanych z prezentacją, z autoprezentacją i prezentowaniem innych osób kolejnym. Może zacznijmy od tego, jak my sami powinniśmy się przedstawiać. Oczywiście chodzi mi tutaj o tą sferę towarzyską, nie zawodową, tylko tą w kontaktach, kiedy poznajemy na przykład przyszłych teściów lub przyszłych lub narzeczonych naszych dzieci albo kogoś znajomego naszych znajomych. Jak ta autoprezentacja powinna wyglądać? Mhm. No, pamiętajmy o tym przede wszystkim o ważeniu słów. Nigdy nie wiemy, jak z kim mamy do czynienia, to jest raz. Dwa, zawsze starajmy się być ciutkę wyżej w tytułowaniu naszych rozmówców, bo w końcu łatwiej jest zejść na niższy poziom, niż na niego z powrotem po wskazaniu uwagi przez kogoś na nią wchodzić. No przecież to jest podobnie jak z tym dress code'em. Jak się pójdzie na przyjęcie w garniturze, to bardzo łatwo być bardziej casualowym, sportowym, bo zdejmie się marynarkę, zawinie rękawy i już będziemy bardziej sportowi. Ale jak pójdziemy w sweterku na przyjęcie, no to niestety tutaj elegancko wyglądać się nie będziemy. Nasze społeczeństwo jest dość hierarchiczne w swoim założeniu i takie relacje cały czas, taki system relacji cały czas panuje w naszym społeczeństwie. Stąd też pamiętajmy o odpowiednim tytułowaniu. Proszę pani, proszę panią, każdej napotkanej osoby. Jeżeli ktoś nam wskaże, żeby mówić na ty, dopiero wtedy przechodzimy swobodnie na tą stopę relacji. Pamiętajmy przede wszystkim o dużej ilości uśmiechu, no i nie bójmy się podawać komuś rękę, bo rzeczywiście jest to bardzo często problem. Wiele osób jest wycofanych w tej prezentacji. Wyraźnie się przedstawiajmy. Jeżeli nie usłyszymy kogoś, jak się przedstawił, jak ma na imię, to poprośmy śmiało o powtórzenie tego imienia. Często nie dosłyszymy, a później gdzieś tam po tygodniu, dwóch, dopiero będzie głupio i wstyd, jeżeli nie zapamiętamy czyjegoś imienia. Lepiej dopytać na samym początku. A jak to jest z taką formą zwracania się? Jeśli poznajemy się gdzieś na gruncie towarzyskim i ktoś nam się przedstawia, czy możemy po używaniu imienia, znaczy, przepraszam, po używaniu tego pani czy panie dodawać imię od razu? Możemy do kogoś mówić panie Piotrze, panie Michale i tak dalej? Czy tutaj jakoś ta osoba powinna nam zaznaczyć na początku, że powiedzmy, nie wiem, życzy sobie tego, jakby tej zbieżności właśnie tego pana z imieniem, bo niektórzy, powiem szczerze, nie za bardzo przepadają żeby nowo od razu mówiły do nich pani Zosiu, pani Małgosiu, tam panie Franku, tak? Tak, rzeczywiście jeszcze te zdrobnienia do tego. Jest to wchodzenie na trochę inny poziom znajomości.
Szanowny pan i pan Jan to zupełnie inny stopień relacji. Pamiętajmy jednak, że wszystko zależy od stopnia, stopy, na jakiej się poznaliśmy i relacji, zależności, jakie nas łączą. Jeżeli są to rzeczywiście takie mocno niezobowiązujące sytuacje, a różni nas też mała, jest między nami mała różnica wieku, to myślę, że nie będzie problemu, jeżeli pozwolimy sobie na mówienie panie Michale do kogoś. No, inna sytuacja, jeżeli pani z call center dzwoni do jakiegoś pana i mówi dzień dobry panie Michale, bo to w żaden sposób, żaden kanał dla tej pani nie jest. Warto o tym pamiętać i uważać na te sytuacje. Wiele osób mimo wszystko cały czas jest bardzo konserwatywnych w swoim zachowaniu, ale też gafą będzie z ich strony zwracanie uwagi nam w takiej sytuacji. Ogólnie nie zwracamy ludziom uwagi, szczególnie w sytuacjach takich publicznych, gdzie moglibyśmy kogoś ośmieszyć bądź urazić przed innymi osobami. A czy dobrym sposobem jest sygnalizowanie w momencie zapoznawania się od razu, jak życzymy sobie, żeby się do nas zwracano? Nie, to też wydaje mi się, że może uchodzić za troszeczkę nieeleganckie wskazywanie, proszę mówić mi panie Fryderyku, tak? Tylko druga sprawa, że o wiele lepszym będzie powiedzenie, zejście w tym przypadku o poziom niżej. Na pewno jeżeli wskazujemy komuś, żeby mówił do nas konkretnie, jak ma się do nas zwracać, to wskażmy to. Mów mi po imieniu, tak? Mów mi Michał, ale powinno to następować zaraz po naszym zwrocie do tej osoby, tak? Czyli jak powiemy szanowny panie, nie, mów mi Michał, prawda? To jest zupełnie inna sytuacja, to ten element następuje już w rozmowie, a nie w bezpośrednim przedstawianiu. To ja jeszcze przez chwilę popytam, bo powiem szczerze, sama jestem, że tak powiem, z tym tematem jakoś tak bardzo zaciekawiona. Jak to jest z tym przechodzeniem na ty? Bo panuje taka maniera, że tam każdy każdemu może tykać, a okazuje się, że wcale nie każdy każdemu może i bynajmniej nie każdy każdemu powinien, że jednak wymaga to jakichś konwenansów, uzgodnienia tego, jak mówimy, jak będziemy mówić. Na pewno nie zwracamy się per ty do osób, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy, nie znamy i osób, które nam tego nie zaproponowały albo nie zasygnalizowały w jakikolwiek sposób. Jak tutaj ta płaszczyzna właśnie przechodzenia z tej dość formalnej formy pan, pani na mówienie po imieniu się odbywa? Niezależnie od sytuacji, zawsze przejście na ty proponuje osoba starsza bądź też ważniejsza. W przypadkach oczywiście, jeżeli mówimy, no i oczywiście pani, prawda, kobieta. Tutaj też możemy wyróżnić taki element. W przypadku sytuacji czysto służbowych, no to tutaj mamy ciekawą sytuację, bo to pani, jeżeli szefem jest mężczyzna, no to on proponuje, czy przejść na ty. Proponuje pani na przykład swojej sekretarce, która jest dużo od niego starsza, może powiedzieć, pani Jolu, przejdźmy na ty, jeżeli to nie problem. To on proponuje, ale z racji też wieku nie będzie niestosownym, jeżeli pani Jola się na to nie zgodzi, prawda? Bo może powiedzieć, że przepraszam panie prezesie, ale może być to dla mnie troszeczkę krępujące, przeszkadzać mi w pracy. Pozwoli pan, że jednak zostaniemy na stopie pan-pani. Stąd też podstawowe zasady na ty proponuje przejście. Raz. Starszy, dwa. Kobieta, trzy, ewentualnie przełożony.
Tak, to w takich relacjach, że tak powiem, żywych mamy pełną jasność. A jak wygląda to tutaj w sferze nowych mediów? W sensie takim, jeśli piszemy do kogoś maile, zwracamy się na forach internetowych do kogoś, komentując jego wypowiedź. Jak tutaj etykieta stanowi? Przyjęło się, że w dyskusjach na forach, tam gdzie nie jesteśmy do końca identyfikowani, czyli na przykład używamy ników na czatach, na forach, mówimy do siebie na ty, piszemy do siebie na ty. W przypadku korespondencji mailowej zastosowanie mają tutaj takie same zasady, jak w normalnej korespondencji tradycyjnej. Stąd też w żaden sposób nie zwracamy się do kogoś na ty w mailach. No, inaczej jest w tych komunikatorach społecznościowych. Tam, gdzie nie jesteśmy do końca identyfikowani, bo na takich portalach jak Facebook budujemy tam całą pełną swoją tożsamość. Stąd też zwracanie się na ty z osobą, której nie znamy za dobrze, bądź na ty nigdy nie byliśmy, również będzie niestosowne. Dziękuję bardzo. To teraz chciałabym zapytać o prezentację jakichś osób osobom trzecim. Załóżmy, że ja mam zamiar przedstawić panu mojego kolegę Michała tutaj. W jaki sposób powinnam to zrobić? W relacjach towarzyskich to zawsze mężczyzna będzie przedstawiany kobiecie. Osoba bez pary, bez partnera bądź partnerki będzie przedstawiana parze. Kobieta będzie przedstawiana zwierzchnikowi swojego męża i odwrotnie. Tutaj akurat nasze czasy na tyle zostały wyemancypowane i postęp tutaj w kwestii równouprawnienia kobiet jest na tyle rozwinięty, że również ta zasada tyczy się mężczyzn. No i oczywiście osoba młodsza będzie przedstawiana osobie starszej. Czyli ja przedstawiając osobie starszej, najpierw mówię, kim jest osoba młodsza i później mówię osobie tej, której przedstawiałam wcześniej, tak? No tak, to będzie mniej więcej brzmiało, pozwól, że przedstawię ci twojego wnuka. Takim bardzo wyraźnym przykładem moglibyśmy w ten sposób to powiedzieć. To tutaj jeszcze chciałam doprecyzować w kwestii jakichś statusów zawodowych, tudzież tytułów. W momencie, kiedy przedstawiamy kogoś, o jakich tytułach w trakcie tego przedstawiania, nawet w sferze towarzyskiej, nie wolno nam zapomnieć. Czy to są piastowane stanowiska, rangi w służbach, czy też tytuły naukowe? W relacjach towarzyskich używanie nadmierne tytułów będzie uważane za po prostu nadęcie. Jasno i mocno oddzielamy życie prywatne w dzisiejszych czasach od tego zawodowego. Minęły czasy tytułów, które były przyporządkowane do człowieka z racji dziedziczenia, prawda? To marszałek Piłsudski zniósł tytuły i przede wszystkim zniósł je dlatego, że po prostu można było je sobie kupić, jeżeli ktoś w tamtych czasach, w dwudziestoleciu międzywojennym, jeżeli ktoś miał wystarczająco dużo pieniędzy. Straciły one zupełnie na znaczeniu. I co istotne, no w relacjach towarzyskich raczej nie posługujemy się tytułami. Nie jest to zbyt dobrze widziane. Raczej etykieta opiera się o zasadę raz zdrowego rozsądku, a dwa to tej skromności, więc nie szarżujmy za bardzo tytułami. Oczywiście, jeżeli bardzo chcą, to takie tytuły jak profesor, doktor, no i oczywiście wszystkie tytuły związane z służbami mundurowymi, również w kwestii hierarchów kościoła, również mogą mieć tutaj zastosowanie.
A czy powinniśmy na przykład, przedstawiając osobę duchowną, zasygnalizować komuś z towarzystwa, że ta osoba jest księdzem, czy też, że jest jakoś związana z duchowieństwem, czy nie, nie ma to znaczenia? Bo chodzi mi o na przykład taką kwestię, żeby nie było później kłopotliwych sytuacji w kwestiach poruszanych tematów, żeby jakoś uwrażliwić na to, na temat czego i w jaki sposób powinniśmy dyskutować. No, wychodzi się z założenia, że kulturalni ludzie i oczytani nie boją się żadnych tematów i dyskutować na każdy temat można, niezależnie czy jest się księdzem, ateistą, czy żołnierzem, czy lekarzem. Ale warto jako gospodarze na przykład zaznaczyć naszym gościom, na przykład przed przyjściem takiej osoby, a jak nie mieliśmy okazji, to w trakcie zapoznawania, to, że na przykład nasz wuj, który przyjechał na spotkanie i jest właśnie księdzem, po prostu informując: słuchaj Janku, poznaj mojego wujka. Nie wiem, czy ci wspominałam, ale właśnie mój wujek jest tutaj proboszczem w pobliskiej parafii. To znajomego bardzo dobrze nakieruje na tematy, na których powinien się wystrzegać, a być może które warto byłoby też w towarzystwie poruszyć. Oczywiście pamiętajmy o tym, że pilnując tej tytulatury, do księdza to wiemy, jak się zwracać, ale gdyby to był na przykład biskup, to zaczynamy od powitania na poziomie jego ekscelencji, prawda? I zwrócimy się do takiego hierarchy słowami: bardzo miło poznać jego ekscelencję, bądź w sposób bardziej pobożny, używając tego zwrotu jego ekscelencji. Do kardynała zwrócimy się jego eminencjo, a w przypadku papieża, jeżeli będziemy mieli taką, to jego świątobliwość. No i na tym chyba wszystkie tytuły w hierarchii Kościoła katolickiego przynajmniej się kończą. To dziękuję bardzo za kolejną porcję tak szczegółowych i precyzyjnych wyjaśnień. Teraz chciałabym poruszyć temat związany z komunikacją, ale taką ruchową. Wchodzenie, wychodzenie, przejścia i tak dalej. Wiemy, że przy jakby mijaniu się w wejściach, przejściach, drzwiach zawsze pierwszeństwo mają osoby wychodzące. Czy są jakieś wyjątki od tej reguły? I tutaj jeszcze chciałabym kwestię poruszyć wchodzenia do różnych miejsc mężczyzny w towarzystwie kobiety. Jak to wygląda? Czy zawsze przepuszczamy kobietę, z którą jesteśmy w drzwiach? Czy już jest to passé właśnie na skutek emancypacji? Czy nadal to robimy, ale nie wszędzie, bo są miejsca, które są zastrzeżone, gdzie pierwszy wchodzi mężczyzna? Nie, z założenia oczywiście najpierw wychodzimy, później wchodzimy. Którzy wychodzą, zrobią po prostu nam miejsce, zrobią miejsce dla tych wchodzących. Więc tu ma zastosowanie czysta zasada zdrowego rozsądku, którą kieruje się savoir vivre, etykieta jako taka. W przypadku tego wchodzenia i wychodzenia mężczyzn i kobiet, przepuszczania, przepraszam, to jest to bardzo interesująca rzecz, bo na przykład właśnie do lokalu, do restauracji. Kiedyś wychodziło się z założenia, że to pan wchodzi pierwszy do lokalu. Ta zasada pochodziła z czasów, kiedy w lokalach nie było zbyt bezpiecznie, kiedy nawet w eleganckich lokalach panowie potrafili się trochę pojedynkować, trochę pokłócić, czy rzucić kuflem. Stąd też pan wchodził rozeznać się, czy w lokalu jest bezpiecznie, czy jest wszystko na swoim miejscu, i dopiero prosił z sieni, prawda, z wejścia swoją partnerkę. No, dzisiaj ciężko mówić o dżentelmenie, który zabiera panią tam, gdzie można w głowę dostać, więc również nie będzie gafą, jeżeli swoją panią w drzwiach co nie ma zastosowania tak naprawdę już w państwach zachodnich. W Niemczech jest to wręcz, no właśnie, gafa uznawana właśnie za taki akt, no trochę wręcz szowinistyczny, który umniejsza drogie panie.
w Polsce jeszcze zachowujemy ten zdrowy rozsądek. A chciałam pana zapytać, jeśli można oczywiście, o taką osobistą refleksję, czy ten zwyczaj z przepuszczaniem żon przez mężów w drzwiach nie jest taki trochę pusty i śmieszny, bo z jednej strony mąż przepuszcza żonę w drzwiach, żeby się biedactwo nie siłowało z drzwiami, a z drugiej strony nie ma nic przeciwko temu, żeby gdzieś tam żona skakała po drabinie, wieszając firanki, czy na kolanach przez pół dnia szorowała podłogi. Moja żona nie szoruje przez pół dnia podłogi, także nie ciężko znaleźć tutaj punkt odniesienia. To znaczy, ale... ja mówię o sytuacji takiej, która chodzi. Się ogólnie... Z jednej strony tutaj otwieramy drzwi, a z drugiej strony nie ma problemu, żeby jakieś ciężkie prace i tak dalej, więc ja tutaj tak powiem szczerze sceptycznie podchodzę do tego. Ja mam troszeczkę inne spojrzenie na to, z racji tego, że no, zakorzenionym w kulturze jest oddawanie kobietom szacunku, również przez takie małe bardzo gesty. Jeżeli jakaś pani czuje się wykorzystywana, bądź też jej role są umniejszane, czy też ta praca nie tyle, że jest wykonywana, co jest niedoceniana, to rzeczywiście na przykład w związku może być to swego rodzaju problem, może nawet jest problemem. To, że ciężko pracujemy, to nie zmienia to faktu, że też oczekujemy za tą pracę swojego rodzaju szacunku i docenienia. Jeżeli to następuje, to nie widzę tutaj żadnego problemu. Z tym otwieraniem drzwi, tu nie chodzi o to też do końca, żeby pani się nie siłowała. To też jest taki mały, miły gest ze strony każdego pana, żeby właśnie oddać tą może opiekę też kobiety, żeby oddać ten szacunek pani. A jeżeli w tych codziennych pracach, codziennych zmaganiach pani za swoją pracę, tak samo jak mężczyzna zresztą, jest doceniany, to nic nie stoi tutaj w konflikcie, przynajmniej moim zdaniem. Jasne. Chodziło mi o pana osobistą refleksję, bo też miałam, to znaczy mam mieszane odczucia w stosunku do takich właśnie sytuacji. To jeszcze pozostańmy przez moment w tych klimatach damsko-męskich. Idziemy ulicą jako para. Z której strony powinien iść mój mąż, a z której strony powinnam iść ja? No wychodzi się z założenia, że pan powinien iść od strony ulicy. To też pokazuje, ta zasada pokazuje, oczywiście też na co dzień nie do końca pilnujemy tego, z której strony ten pan rzeczywiście idzie, ale ta zasada bardziej pokazuje nam to, jak te zasady wszystkie savoir-vivre ewoluowały przez lata. Proszę zwrócić uwagę, kiedyś pani chodziła tylko z lewej strony, bo pan w prawej trzymał ewentualną szabelkę, którą panią mógł bronić. Później pani chodziła po prawej ręce, bo przecież pan zazwyczaj miał prawą silniejszą, więc jakby pani mdlała, to by panią złapał ten mężczyzna. No teraz największe zagrożenie widzi się z punktu widzenia komunikacji, więc jak będzie jechał samochód, a będzie kałuża, to pan po prostu rozepnie płaszcz i panią ochroni, tak? I na tym mniej więcej polega cała ta zasada. To kolejna kwestia z tej sfery. Jak to jest z ustępowaniem miejsca, na przykład w środkach komunikacji, w poczekalniach, w jakichś takich miejscach, gdzie, że tak powiem, osób podróżujących czy też oczekujących jest więcej niż siedzących miejsc? Jakie tutaj obowiązują zasady, czy tutaj jakby taką główną determinantą jest wiek, płeć, jak to wygląda? W komunikacji miejskiej i w innych miejscach pamiętajmy, aby ustąpić miejsca osobom, które są od nas słabsze, które są od nas starsze, również płci pięknej przez mężczyzn, bo nie oszukujmy się, fizycznie walorami się jednak różnimy i jeżeli chodzi o ilość sił, to jednak mężczyźni mają ich troszeczkę więcej, stąd też będzie bardzo ładnie, jeżeli pan ustąpi tego miejsca. No i oczywiście pamiętajmy, żeby zawsze ustępować miejsce dla osobom
niepełnosprawnym. Oczywiście, dziękuję bardzo za rozwianie wątpliwości w kolejnej kwestii. Chciałam jeszcze zapytać tutaj o taką sferę towarzyską przychodzenia z wizytą. Tutaj na chwilę wrócę do tych honorów wobec dam. Czy mężczyzna powinien przynosić kwiaty gospodyni, przychodząc z wizytą? Czy to już jest zwyczaj taki, który właściwie nie jest praktykowany? No, w kwiaty to jest piękny prezent. Każda pani zawsze z kwiatów się ucieszy. Stąd też na pewno będzie to prezent stosowny na wizytę w goście. Na pewno tych kwiatów nie powinien dostawać mężczyzna, szczególnie młody mężczyzna. Młodym panom raczej kwiatów nie dajemy. Jeżeli już, to kwiaty mogą dostawać panowie dojrzali. Dojrzały mężczyzna, tutaj myślę o takich panach jak profesor Bartoszewski czy Andrzej Wajda, Krzysztof Zamusi, już troszeczkę starsi panowie, no tu już takie prezenty będą stosowniejsze. A reasumując, wracając do samego pytania, tak jak najbardziej, to jest, wydaje mi się, bardzo stosowny prezent dla pani gospodyni. Mam nadzieję, że tutaj panowie, którzy nas słuchają, wezmą sobie głęboko do serca pańską radę. Chciałam spytać teraz o takie częste faux pas, które przydarzają się w trakcie powitań, w trakcie różnych zapoznawania się. Jak to jest z tym całowaniem w rękę? Czy jest praktykowane, czy nie? Jak powinno, jeśli już się decydujemy na taki ryzykowny manewr, powinno być przeprowadzone? Jest 1200 innych sposobów na oddanie kobiecie szacunku niż w pracy, niż całowanie jej w rękę. W relacjach towarzyskich, jeżeli pan życzy sobie pocałować panią w rękę, to jak najbardziej ma do tego prawo, to on decyduje. Gest ten, choć może się wydawać ostatnio troszeczkę zanika w naszych relacjach towarzyskich w Polsce, to jednak w swojej skali stanowi ewenement na skalę europejską. Do tego stopnia, że z 2 miesiące temu nagrywaliśmy dla niemieckiej telewizji odcinek 5-minutowy do ich wiadomości na temat właśnie zwyczaju całowania w rękę pań w Polsce. W Niemczech jest to gest, który już praktycznie wymarł. Ale wracając do tego, jak całować w rękę, no to przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby ręka pani nie minęła wysokości jej brody. Jednym słowem, im wyższy pan i też im niższa pani, tym mężczyzna musi się bardziej schylić. No i dwa, to nie jest pozostawianie tam hektolitra śliny na tej dłoni u pani, czy przyssanie się jak pijawka. Pamiętajmy o tym, aby delikatnie dotknąć ustami dłoni, bądź niektórzy panowie dotykają nosem, niektórzy nawet chuchają na tą dłoń. No, przesadą jest oczywiście całowanie z własnego kciuka, ale pamiętajmy, żeby zrobić to jak najdelikatniej. Oczywiście tutaj dobrym i złym przykładem jednocześnie jest na przykład pan prezes Kaczyński. On całuje o tyle dobrze, że całuje wszystkie panie i tak warto z niego brać przykład, bo całujemy albo wszystkie panie, albo żadnej. Całujemy zero-jedynkowo. Nie może być tak, że część pani na spotkaniu pocałuje w rękę, a część nie. A negatywnym bohaterem jest to że on całuje troszeczkę tak jak kurkę bieziarno, prawda? I za bardzo nie widzi, kogo całuje. Ostatnio nawet, no nie ostatnio, ładnych parę lat temu, prawie że pocałował ministra Sikorskiego w rękę przez to. Także też popatrzmy, kogo całujemy i na pewno będzie, jeżeli zastosujemy te zasady, to wszystko będzie w porządku. To całowanie w rękę mamy już za sobą. Chciałam teraz zapytać o tym zwyczaju
obcałowywania się na powitanie, wlewy, wprawy, wlewy, jak tutaj to funkcjonuje, czy funkcjonuje w sferze towarzyskiej. Ja już nawet nie chcę komentować swoich odczuć na ten temat, po prostu czy to w ogóle jest jeszcze dopuszczalne, i bo praktykowane moim zdaniem skromnym niestety nadal jest, natomiast jak jest to odbierane przez etykietę? Znaczy, no na pewno w takich relacjach towarzyskich gdzieś tam dalszych znajomych raczej stosowane być nie powinno, bo przecież jak widzimy się raz na tak zwany ruski rok, no to nie jest koniecznie przymusem to, żeby się obcałowywać, jak pani to wskazała, ale bardzo bliscy znajomi mogą z całą swobodą tego buziaka w policzek sobie dać. No oczywiście to też bardzo często następuje konsternacja i problem w rodzinie, z którą też rzadko się widujemy, a chętnie obcałowujemy. No i następuje zazwyczaj problem z tym, czy na dwa, czy na trzy. Stąd też niektórzy żartobliwie i bardzo sprytnie wychodzą z założenia, że na początku tego powitania mówią to co, po polsku, tak? I witają się trzema buziaczkami. Wszystko jest zachowane w płynnym przebiegu właśnie tego powitania i tak to mniej więcej powinno wyglądać. I nie ma tutaj żadnego rozdziału, że panie mogą się witać w ten sposób z paniami, a panowie z panami. Towarzystwo mieszane może się witać, że tak powiem, dowolnie, tak? Nie, nie ma tutaj zasady. Oczywiście zasadą jest bliskość relacji. I to jest główny wyznacznik tego, czy stosownym będzie takie całowanie, czy też nie. Jasne. Przyznam szczerze, że jestem coraz bardziej skonfundowana pańskimi odpowiedziami w kwestii właśnie tych uścisków, pocałunków właśnie w dłonie, czy też właśnie tych konserwatywnych, które lubią starą szkołę. Nie wszystko, co nowe, według mnie jest dobre. A też w żaden sposób pamiętajmy o tym, że ten pocałunek w rękę pani to nie jest odcięcie jej dłoni. Z tego powodu nikt nie umrze. Jeżeli mężczyzna robi to poprawnie i elegancko, to nic złego żadnej pani się z tego powodu nie stanie, a na pewno nie będzie to dla niej żadną ujmą. Bo mężczyzna raczej podkreśla wyższość kobiety poprzez takie gesty, niż jej szacunku odbiera. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Oczywiście, tutaj na pewno intencje są jak najlepsze. Mnie jakoś bardziej tak jakby peszą, czy wprawiają w zakłopotanie tego typu gesty. Może przez to, że jest to już taki jednak bardziej bliski kontakt fizyczny niż zwykłe uściśnięcie dłoni, a już właśnie te takie, powiedzmy, zwane kolokwialnie misie połączone z obcałowywaniem w policzki, to jest, jakoś sprawiają, że mimowolnie się usztywniam. Nie, jakby nie wprawia mnie to w nastrój jakiś bardziej komfortowy, nie powoduje, że jakoś zmniejsza się mój dystans w stosunku do osoby, która tak wylewnie się wita ze mną, a mogę powiedzieć, że wręcz odwrotnie. Także chyba jakoś trzeba wiedzieć, czy to akurat ta druga strona ma na to taką wielką ochotę. Tutaj jeszcze jedna kwestia. Myślę, że trzeba też, to znaczy chciałabym zapytać o taką kwestię, czy przy przechodzeniu na ty nadal praktykowane są te bruderschafty, takie z zawijaniem rąk na supły i też właśnie obcałowywaniem się, z wymienianiem imion i tak dalej. Czy to już w sferach towarzyskich jest naprawdę passé i jest to zwyczaj taki świadczący o niekoniecznie wysokim poziomie kultury osobistej? W sytuacjach bardziej formalnych, czy też
takich no, mniej biesiadnych po prostu, raczej nie będzie mile widziane takie gesty misiaczkowe, całowania i tak dalej, raczej stosuje się na imprezach mocno zakrapianych, prawda? I na co dzień takie gesty nie będą stosowne i mile widziane. Mm-hmm. Też mi się tak wydaje. Tutaj jakoś bardzo już wydają mi się dużym takim przekroczeniem dobrego obyczaju. Chciałam teraz przez chwilę porozmawiać o takich na zakończenie już faux pas popełnianych z tego, co widzę, co mam okazję zaobserwować, przez osoby niedowidzące i niewidome. Bardzo często się zdarza tak, że osoby niewidome, nie wiem skąd to się bierze, czy z chęci jakiegoś, nie wiem, bardziej zobrazowania sobie, z kim mają do czynienia, czy z chęci nawiązania po prostu tego, niemożności nawiązania kontaktu wzrokowego, próbują nawiązywać kontakt ten dotykowy, kładąc dłoń właśnie gdzieś na ramieniu, na ręce, dotykając w trakcie rozmowy swojego rozmówcy. I kolejna kwestia jeszcze tutaj taka jest, że osoby niewidome chodząc z przewodnikiem również powinny pamiętać o tym, żeby trzymać się w pewnej odległości od tego przewodnika, nie przylegać jakby ciałem, nie wkładać na przykład prowadzącej mężczyznę, kobiecie ręki zbyt głęboko pod ramię, tylko trzymać się łokcia i tak dalej. Jak tutaj wygląda ta sprawa tego kontaktu, na co powinniśmy, żeby właśnie jakoś nie naruszać dotykiem, mimo że właśnie jakoś tam tego kontaktu wzrokowego nie możemy nawiązać. To jest naruszenie tej naszej strefy prywatnej. Także jeżeli tylko jest taki sposób i mamy taką możliwość też czuć się jednocześnie komfortowo, unikajmy tego gestu. Zresztą prowadząc szkolenia dla osób słabowidzących bądź też niewidomych, spotkałem się z bardzo podobnymi pytaniami. Czy takie zachowania są stosowne, czy można tak robić, choćby z punktu widzenia tego stopnia niepełnosprawności? Odpowiedz mi, jeżeli istnieje taka możliwość, to ograniczajmy ten kontakt. Jeżeli zdarzy nam się mimowolnie, odruchowo taki gest, przeprośmy i powiedzmy, z czego on wynika. Prawda? Na pewno osoba, która została obdarowana takim dotykiem, że się tak wyrażę, na pewno doskonale nas zrozumie. Jasne. I kolejna sprawa to osoby niewidome bardzo często rozmawiając z kimś, ponieważ nie nawiązują kontaktu wzrokowego, odwracają się lub odwracają głowę w trakcie rozmowy. To wydaje mi się, że może u naszego rozmówcy powodować poczucie takiego dyskomfortu, że osoba niewidoma go nie słucha, nie zwraca uwagi na to, co mówi, nie jest skoncentrowana na rozmowie. Jak tutaj możemy przeciwdziałać, czy nie wiem, jest może jakiś sposób lub inne podobne sytuacje, w których pan też może zaobserwował takie mimowolne gesty, które mogą jakby sprawić naszego rozmówcę w zakłopotanie czy w dyskomfort? Czy jeszcze panu też nasunęły się jakieś obserwacje? Nie wszystkie osoby niewidzące mają ten problem. Nie, ja też nie mówię, że wszystkie. Mówię, że zdarza się tak. Tak, no i pamiętajmy o tym, że nie wszyscy mają taką samą orientację przestrzenną, prawda, że nie wszyscy radzą sobie w równym stopniu w tej komunikacji w odniesieniu do swojego stopnia niepełnosprawności. Ten stopień niewidzenia też jest bardzo różny, stąd też wychodzi się z założenia przynajmniej, że
to raczej osoba widząca, dobrze widząca ma się dostosować do tej osoby słabo widzącej lub niewidzącej. Podobnie jest, wie pani, z przypowitaniami. Przecież jak osoba na przykład widząca wchodzi do pomieszczenia i mówi dzień dobry panie Marianie, to pan Marian nie idzie do kogoś i nie wyciąga do niego ręki, tylko wyciąga rękę przed siebie, a ta osoba wchodząca wejdzie i włoży dłoń w dłoń, prawda? Czyli dostosuje się do osoby niewidzącej, niezależnie w którą stronę będzie ona mniej więcej odwrócona. Oczywiście pamiętajmy o tym, żeby raczej gdzieś tam za tym głosem podążać i starać się nie odwracać do tej osoby. Niemniej jednak, jeżeli takie sytuacje nam się zdarzają, to nie tak bardzo się tym nie przejmujmy, to osoba widząca ma się do nas dostosować. No, kwestia tak naprawdę samokontroli i wyćwiczenia takich nawyków, żeby postarać się tutaj zwracać uwagę na naszego rozmówcę. Tutaj jeszcze chciałam spytać na koniec, zanim zapytam o możliwość szkolenia się u Państwa, o taką kwestię. Co jest Pana zdaniem, jako osoby świadomej wszelkich możliwych aspektów i zagrożeń związanych z łamaniem zasad etykiety, łamaniem zasad dobrej prezentacji, autoprezentacji i tak dalej? Co jest takimi kwestiami, w których najczęściej popełniamy błędy, na co powinniśmy być szczególnie wyczuleni? I co powinno być dla nas takimi fundamentalnymi kwestiami, na co kładziemy nacisk, czy to sposób, w jaki rozmawiamy, w jaki wyglądamy, co jest tym takim, czy też formy, których przestrzegamy, co jest takim jakby aspektem, którego niedopełnienie może się położyć najdłuższym cieniem na naszą pozytywną bądź negatywną ocenę przez osoby, z którymi przebywamy. Bywamy, wychodzimy do ludzi, przebywamy w różnym towarzystwie, w związku z czym gafy będą się zdarzać. Stąd też nie ma odpowiedzi na pytanie, jak gafy nie popełnić, ale jak z niej wychodzić? No przede wszystkim nie wstydzić się mówić przepraszam, używać dużo uśmiechu, obracać żart, bądź też udawać, że nic się w takich sytuacjach po prostu nie stało. Fundamentem tych zachowań jest tego zachowania, jest zasada właśnie zdrowego rozsądku, która gdzieś tam przewija nam się w trakcie naszej rozmowy. Jeżeli nie wiemy, jak się zachować, nie wiemy, jak coś zrobić, to zastanówmy się, jak na zdrowy rozsądek powinno zachować się najlepiej. Pomyślmy, jak inni to odbiorą, bądź też jak inni by się w takiej sytuacji poczuli. I niech to będzie punkt wyjścia do późniejszego naszego działania. Oczywiście starajmy się używać ładnej polszczyzny, jak najmniej kolokwializmu. No i pamiętajmy o tym, że szczególnie przy pierwszym poznaniu nie będziemy mieli okazji zrobić drugi raz pierwszego dobrego wrażenia. Stąd też liczy się tak kultura słowa, jak i staranny, niekoniecznie przepiękny, bo to jest kwestia gustu, ale przynajmniej staranny ubiór i nienaganne maniery, czyli ta kultura gestu, o której sobie powiedzieliśmy, a na pewno będziemy bardzo dobrze odebrani przez nasze otoczenie. Myślę, że jeszcze wiele kwestii jest takich, które moglibyśmy poruszać. Przyznam szczerze, że bardzo rozmowa z Panem wzbogaciła mój zasób wiedzy na temat etykiety tej w obszarze towarzyskim. Chciałam zapytać, z jakiej palety szkoleń można korzystać w Szkole Dobrych Manier i jaka jest ich forma? Czy to na przykład mogą być osoby indywidualne, czy mogą być uczestnikami tego typu szkoleń? Czy jest możliwość dopasowania szkolenia do indywidualnych potrzeb Państwa klienta? Na jakiej zasadzie odbywa się u Państwa ta edukacja w zakresie dobrych manier? No, jeżeli chodzi o nasze szkolenia, to jesteśmy bardzo elastyczni i organizujemy sporo kursów otwartych,
dla osób z całej Polski. Zazwyczaj ich szkolenia odbywają się w Warszawie. Szkolimy z zakresu software review, etykiety. Szkolimy również z zakresu kultury wina, kursy wiedzy o winie, jak i właśnie wystąpienia publiczne, autoprezentacja. I na tych trzech podstawowych szkoleniach otwartych bazujemy. Oczywiście są to nie otwarte, każdy może się zapisać. Organizujemy również szkolenia takie bardziej sprecyzowane do konkretnych grup klientów, na przykład dla osób niewidzących, bądź słabowidzących. I takie szkolenia zazwyczaj przeprowadziliśmy we współpracy z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego. Dla zainteresowanych www.fir.org.pl. I tam też w ostatnim czasie sporo tych projektów mieliśmy okazję zrealizować. Dziękuję bardzo. A gdyby ktoś miał ochotę skorzystać z jakiegoś szkolenia u Państwa w Szkole Dobrych Manier, gdzie, chodzi mi o adres serwisu internetowego, można zasięgnąć informacji na ten temat? Zapraszam Państwa serdecznie na www.szkoladobrychmanier.pl, oczywiście bez polskich znaków. Wystarczy wybrać interesujący nas kurs, dokonać zgłoszenia i w mailu zwrotnym otrzymujemy potwierdzenie go. Rozumiem. I zapraszamy oczywiście w wybranym terminie. Aha, czyli te kursy odbywają się jakoś cyklicznie, tak? Tak, oczywiście. Zazwyczaj przynajmniej raz w miesiącu jeden z tematów, każdy z tematów jest realizowany, stąd też są konkretne terminy. Na chwilę obecną już zbieramy grupę na listopad, na 10 listopada, na początek grudnia, w związku z czym to nie są kursy, które odbywają się dopiero jak grupa się zbierze, ale raczej jak te terminy są wyznaczane z góry. Także można sprawdzić, dopasować sobie do swojego kalendarza termin i przyjechać. Gorąco Państwu polecamy. Myślę, że Pana znajomość tematu i taki bardzo przystępny sposób opowiadania o niewątpliwie zawiłych arkanach etykiety na pewno będzie najlepszą wizytówką i najlepszą zachętą dla naszych słuchaczy do skorzystania w miarę możliwości z Państwa kursów. A ja przypomnę Państwu, że Państwa i moim gościem był dziś Pan Piotr Kłyk, reprezentujący Szkołę Dobrych Manier. Bardzo dziękuję Panu jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia i udział w audycji. Mam nadzieję do usłyszenia ponownie już niedługo. Ja też mam taką nadzieję. Bardzo serdecznie dziękuję raz jeszcze Państwu i zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów. Kłaniam się, życzę dobrej nocy i miłego weekendu. Ala Witek, do usłyszenia, dobranoc. Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.